to jest... No, nadal niezwykle ważne jest to, że jednak myślę, że w ogromnej większości rodzin Wigilia, wieczerza wigilijna zaczyna się od modlitwy, od przeczytania fragmentu opowiadającego właśnie o no diabeł robi wszystko, żeby to miało charakter religijny. A fałszywa religia to co to jest? Modlitwa. W ciągu roku, że my w Polsce troszeczkę gromadzimy się jako rodzina, tak jak pobożni Żydzi gromadzili się właściwie co szabat, ale przede wszystkim w Wigilię Paschy, by przypominać sobie właśnie w gronie rodzinnym, dlaczego jest to święte, jakie to ma znaczenie. No a później niezwykle ważny element, którym jest msza o północy, msza pasterska, które a jeszcze wieczerza wigilijna, która jest wieczerzą tradycyjnie postną. Fakt, że jest najobfitsza w ciągu roku, nie przeszkadza temu, że gdzieś się jednak pamięta, że to jest postne. To tu sięgamy rzeczywiście IV wieku. Temu, że jest czuwanie, że jest post, że jest msza w nocy. To są tradycje bardzo dawne i one przypominają, pomagają temu, żeby się skupić na tym, co jest w tym najważniejsze. Co więcej, w Polsce wydaje mi się, że my jesteśmy ratowani przed tym wszystkim, co tutaj z zewnątrz idzie, tym pogaństwem i tak dalej, przez nasze kolędy, które zawierają w sobie niezwykłą głębię teologiczną, które mówią o tym, co się właściwie w tych dniach dzieje i które przypominają, że to odwracanie świata, o którym tutaj panowie mówili, które jakby od poziomu astronomicznego się zaczyna po poziom taki społeczny, ale że to się dokonuje też na poziomie teologicznym. Tak? Ogień krzepnie, blask ciemnieje, bo ma granice nieskończone. Bóg staje się człowiekiem i większego odwrócenia nie może być. No dobrze, rozmawiamy o takiej granicy pomiędzy chrześcijaństwem a pogaństwem. Porozmawiajmy jeszcze o judaizmie już wspomnianym. W końcu Kościół chrześcijański narodził się z judaizmu, wyodrębnił się z niego. Czy zatem święta Bożego Narodzenia stanowią radykalne zerwanie z tym, jak wyglądał judaizm, na co zwraca uwagę, co było w nim istotne? Czy też są tam elementy, a może i coś większego, co stanowi ciągłość albo kontynuację ze starożytnym judaizmem? Czy w liturgii Kościoła takich zwyczajów judaistycznych jest bardzo dużo? Chociażby to, że my Boże Narodzenie później świętujemy przez 8 kolejnych dni, przez oktawę, to jest przecież zwyczaj pochodzenia judaistycznego, związane z powstawaniem świata, z kształtowaniem się świata, tak jakbyśmy te święta chcieli świętować przez cały tydzień, czyli przez całą wieczność. To codzienne powtarzanie tych samych form liturgicznych, to, że ten dzień trwa Żydzi przez kolejne 8 dni, to jest tak jakbyśmy jest chcieli kult przedłużyć mitry, sobie świętowanie nie tylko na ten cały tydzień, który 70 nami, starszych odwróciło się do świątyni, tak, że a pokłoniło się słońcu, palenkami w rękach, czy to minającymi męskie narządy rozrodcze. Też oddawali, też byli doskonali, oddawali cześć pogańskiemu słońcu. To przecież my istniejemy dzięki Jahwe, istniejemy dzięki Bogu, a nie dzięki słońcu. I tutaj te różnice trzeba było. Niektórzy zauważyć. Historycy, badacze, bibliści twierdzą, nie że to jest nic innego, tylko historycy, piękne słowo polskie. Komentarz biblijny, tak, historycy, że ta historia nie wydarzyła historycy. Się naprawdę, ale jest pewnym ja komentarzem biblijnym, który jest historia. Ewangelią w Ewangelii. Bo jeśli my spojrzymy na trzy dary, które są chociażby dawane, które dziś symbolizują śmierć, królewskość, ale też boskość Chrystusa, czy to, że faktycznie przy żubku pojawiają się i królowie, i pojawiają się i zwierzęta, i pojawiają się ludzie niższego stanu, to jest pewna Ewangelia w Ewangelii, pewne streszczenie tego, co się wkrótce wydarzy. Także tych elementów judaistycznych w samym Bożym Narodzeniu, ale też w pewnych tradycjach związanych z obchodami Bożego Narodzenia, moim zdaniem jest bardzo dużo. Ksiądz doktor Stanisław Adamiak. Myślę, że dużo bardziej z żydowskimi korzeniami chrześcijaństwa związana jest Wielkanoc. I później też zesłanie Ducha Świętego, które no po pierwsze samą datą, która powtarza najważniejsze święta żydowskie, święto Paschy i święto tygodni, no ale też samą liturgią, no chociażby pieśń Exultet na początek Wigilii Paschalnej, gdzie mówi się, że jest to ta sama noc, kiedy to ojców naszych, synów Izraela wywiodłeś z Egiptu, tak? Czyli jakby wszyscy obecni w kościele uświadamia im się, że w prostej linii są spadkobiercami obietnic, także tych obietnic danych Abrahamowi i jego potomkom. Natomiast Boże Narodzenie to chyba nie jest przypadek, że ono właśnie rodzi się w IV wieku, gdy chrześcijaństwo jest już całkowicie odrębne od judaizmu. Czyli fakt wcielenia jest zgorszeniem dla pobożnych Żydów?
no jest czymś absolutnie nie do zrozumienia. Tak? To jest ten kamień obrazy. Tak? Natomiast jeszcze może właśnie to, od czego zaczęliśmy, czyli ten podwójny, że jest Boże Narodzenie i Epifania, to w liturgii trochę, w liturgii, a także zwłaszcza w tekstach czytanych Ewangelii w te dni, trochę wybrzmiewa też, że właśnie w Boże Narodzenie pierwsi, którzy przychodzą, pasterze, żyć, a Epifania, objawienie magom ze wschodu. Czyli właśnie to podkreślenie najpierw objawienia Izraelowi, a później wszystkim narodom. Musimy już kończyć, chociaż zapewne moglibyśmy jeszcze długo na ten temat fascynujący rozmawiać, ale w końcu rozmawiamy po to, żeby pewnie przeżywać te święta nieco bardziej także intelektualnie, świadomie, czego sobie i Państwu życzę. Na koniec wypada powiedzieć swoim, jak sądzę, także naszych gości. Przeżywać jakość święta pogańskie. Do usłyszenia. Boże Narodzenie zastąpiło święta pogańskie, a więc i to jest pogańskie. I to jest pogańskie. Także ksiądz się tu zaplątał. Nic tu nikomu nie towarzyszyło. Jedno towarzyszyło drugiemu. Pogaństwo pogańsku. Słudzy diabła, słudzy szatana. Owoce diabelskie z drzewa diabelskiego. Diabelskie drzewo, owoce diabelskie. Tu nie ma nic, co by lepsze, co gorsze towarzyszyło. Jedno diabelstwo i drugie diabelstwo. Diabeł, dzieci diabła. Waszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać pożądliwości swojego ojca. On był mężobójcą, zabójcą i wprawdzie nie wytrwał. Także tej nocy podczas pasterki. Polska przyłącza się do pomocy dla Betlejem. Jak? O tym już za chwilę. Sprawdzimy też, jak święta spędzają Belgowie. Co zjedzą jutro podczas świątecznego obiadu? Rodzina najczęściej wymyśla jakąś potrawę mięsną. To znaczy szukamy dziczyzny, sarniny. Małgorzata Kaczmarczyk, zapraszam. Policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożną jazdę podczas tych świąt. W drodze na pasterkę wszyscy, którzy będą prowadzić samochód, powinni zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Nie wolno zapominać o obowiązku noszenia odblasków, przypomina rzecznik komendanta głównego policji, młodszy inspektor Mariusz Ciarka. Pamiętajmy, że udając się chociażby właśnie na pasterkę, czy podróżując, czy idąc poboczem drogi poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu, już od ponad 2 lat obowiązuje przepis mówiący o tym, że musimy mieć na sobie element odblaskowy, aby kierujący widział nas już z daleka, abyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo i o ten element odblaskowy, by mieć go zawsze przy sobie. Policja radzi, by również na terenie zabudowanym nosić odblaski. Wprawdzie nie regulują tego przepisy, ale także w mieście są ulice, gdzie nie ma chodnika, a piesi są słabo widoczni. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz zachęca: idźmy na pasterkę. Jak mówi, jest to prawdziwe przeżywanie świąt i budowanie wspólnoty. Warto właśnie w tym dniu przejść do kościoła, by być z innymi wiernymi, mówi biskup sandomierski. Kiedyś niektórzy usprawiedliwiali taką sytuację zbyt długimi kazaniami, brakiem ogrzewania, ale dzisiaj kazania są krótkie, ogrzewanie funkcjonuje. Myślę, że to są jakieś takie wymówki. My potrzebujemy wspólnoty, bycia razem z Bogiem i ze sobą. I niewątpliwie pasterka należy do naszej tradycji. Psychologia tłumu, kołota, bydło, warto być tutaj razem. Psychologia tłumu. Zło popełnia się łatwiej, chętniej w tłumie. Psychologia tłumu. Was jest mało, zawsze mówili bez świadków Jehowych, a nas jest więcej. No to jest psychologia tłumu, to jest tłum, to jest zawsze jak bydło, to im więcej tego, tym lepiej. Zawsze mówili, a czemu was tak mało? Dlatego, że dobra zawsze było mało, zła było więcej. Logiczne, mądre, na tyle, że dziecko zrozumie. Sierocińca, ale także na rzecz renowacji Bazyliki Bożego Narodzenia. Pieniądze pomocowe z polskiego MSZ-u co roku trafiają do prowadzonego przez siostrę Elżbietanki sierocińca w Betlejem. Jak mówi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCaib, w tym roku udało się zebrać około 2000 zł. Polska po raz kolejny wystawiła swoje produkty na bożonarodzeniowym charytatywnym bazarze w Betlejem. Ponownie zbieraliśmy pieniądze dla sióstr prowadzących polski sierociniec. Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się polskie słodycze i po raz pierwszy w tym roku częstowaliśmy kupujących polskim jedzeniem. Był świeżo przygotowany bigos, pierogie i także domowej roboty ciasta. Polska przekazała też kolejną część pieniędzy na renowację Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Na ten cel z budżetu MSZ-u przeznaczono 100 000 zł.
Belgowie spędzają święta Bożego Narodzenia inaczej niż Polacy. Nie są one tak uroczyste jak w Polsce, ale nasi rodacy mieszkający w Belgii kultywują tradycje. Więcej na ten temat nasza korespondentka. Dla Polaków święta Bożego Narodzenia w Belgii to jak zderzenie z innym światem. Nie ma prawdziwej wigilijnej kolacji czy łamania opłatkiem. Jeżeli Belgowie przygotowują kolację, to bynajmniej nie postną. Jest mięso i alkohol, opowiadała mi Ewelina Harstein, której mąż jest Belgiem i która od kilku lat mieszka w Brukseli. W mojej rodzinie już to się zaczyna zmieniać, dlatego że mój mąż bardzo sobie smakował w pierogach z kapustą i grzybami. W związku z tym i cała rodzina też. Więc mamy kilka potraw polskich też na stole. Dla Belgów najważniejszy jest obiad w pierwszy dzień świąt. No, W nocy zachmurzenie będzie duże, możliwe są opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju także deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach może padać śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południowym wschodzie do plus 4 stopni nad morzem i na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 55 km na godzinę w centrum, do 60 km na godzinę na zachodzie, do 70 km na godzinę na wybrzeżu oraz do 90 km na godzinę wysoko w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przed mikrofonem Mateusz Drozda. Dobry wieczór, witam Państwa świątecznie i zapraszam jeszcze do 20. dziś Wigilię Bożego Narodzenia. 24 dzień grudnia, sobota, 5,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio 24. A już teraz przenosimy się do Londynu, bo tam w słynnym Muzeum Nauki pojawiło się nowe miejsce. To Galeria Matematyki, a w niej ponad 100 eksponatów. Na miejscu był Adam Dąbrowski. Że z nad planety czuliby się jak u siebie w domu. Nowa londyńska galeria już od wejścia wciąga nas w wir, dosłownie. Sercem intelektualnym i architektonicznym jest dwupłatowiec z 1929 roku, zbudowany na progu ery lotnictwa. Konstruktorzy wiedzieli dobrze, że rozpocznie się ona tylko wtedy, jeżeli ludzie będą ufać jego budowie i matematyce, która otrzymywała go w powietrzu. Mówi kurator David Rooney. Wokół samolotów fantazyjne, powykręcane lampy imitujące wir powietrza formujący się wokół skrzydeł. Zobaczymy tu, jak nauka przenika każdy aspekt naszego życia, ale dzięki temu wystrojowi widzimy też, jak piękna jest sama w sobie. To druga kuratorka Iris Vizzi. Wszyscy wiedzą, że to niesamowity przedmiot unoszący się nad każdą inną dyscypliną naukową. Postanowiliśmy mieć odwagę, żeby zmierzyć się z tym trudnym tematem. Dodaje szef instytucji Ian Blatchford. Cóż, nie jest pierwszym, który tej nauce przyznaje priorytet. Weźmy Pitagorasa albo projektantkę matematycznego wiru Zaha Hadid. Nasz projekt opierał się na przekonaniu Zachy, że matematyka i geometria tworzą podstawę całej architektury. Chcieliśmy, żeby wystrój był częścią narracji całej galerii. Narracji mówiącej, że to nauka, która przenika wszystko, a nie jakiś abstrakcyjny temat, który studiować trzeba w odosobnieniu. Ta idea jest we wszystkim, od sufitu przez podłogę, aż po kształt ławek. To widzisz Asinga z pracowni projektantki. W sumie ponad 100 eksponatów są małe, ale piękne. Na przykład 16-wieczny protokalkulator albo złocisty przyrząd do śledzenia ruchu gwiazd z 1666 roku. Są też rzeczy tak skomplikowane, że londyński korespondent z typowymi dla siebie elokwencją i znawstwem technologii był o nim w stanie powiedzieć tylko: ojej, jakie duże, looks huge. Yes. Different analyzer is an enormous mechanical computer. To potężny komputer mechaniczny, wymyślono go w latach 20. Rozwiązuje równania różniczkowe, takie, które badają, w jakich relacjach do siebie pozostają dwie zmiany. To bardzo skomplikowane równania, niezwykle wymagające. Ta maszyna rozwiązuje w parę godzin równanie, które człowiekowi zajęłoby parę dni. Nasz model zbudowany został w Manchesterze i użyto go przy procesie wzbogacania
uranu podczas konstruowania bomby atomowej. They were commandeered during the war, so Hartree's model was eventually used to calculate uranium enrichment for the atom. Nieopodal arcyważna maszyneria, trochę jak komputer, trochę jak maszyna do opisania, skróciła drugą wojnę o parę dobrych lat. Enigma jest bardzo interesująca, to jeden z najważniejszych tu obiektów. Ciekawe jest to, że operowały nią w Bletchley Park głównie kobiety, wtedy nazywano je zresztą computers. Problem, jaki stwarzała, łączył się z losowaniem liter. Kiedy wciskałeś P, czasem wychodziła z tego litera M, a innym razem na przykład L. Wchodzimy do lądowania. Kto myśli, że technika rozpoznawania twarzy w dzisiejszych mediach społecznościowych to pieśń XXI wieku, ten się myli. Według obliczeń naszych komputerów to jest kształt optymalny. Kiedy w latach 80. na naszych ekranach pląsali Pi i Sigma, na wyspach swoją robotę wykonywał już obecny tutaj sztuczny mózg. To jest naprawdę ekscytujące. Początek lat 80. nazywa się Wizard. Powstał w Londynie na Brunel University. To pierwsza forma technologii rozpoznawania twarzy. Jest sztuczną siecią neuronów. Podłączony był do kamery. Potrafił nauczyć się rysów twarzy ludzi i potem je rozpoznawać. MSW było bardzo zainteresowane tą technologią. Chciało wżyć jej jako środka prewencji. To niesamowite, bo ponad 3 dekady później takie technologie są oczywiście wszechobecne, choćby w mediach społecznościowych, a to w gruncie rzeczy ta sama zasada. Wreszcie mamy tu przepiękny eksponat XIX-wieczny. Świat w jednej szafie, 70 szuflad, każda poświęcona innemu krajowi, aż korci, żeby otworzyć. W XIX wieku nasz rząd zaczął się niepokoić różnicami systemów miar i wag na świecie. Nie wiadomo było w gruncie rzeczy, ile ważył brytyjski funt w systemie francuskim, japońskim. Nie wiadomo było, czy przypadkiem Brytyjczycy nie tracili na tych wymiarach. Lord Casterly poprosił więc ambasadorów z całego świata, by przysłali mu podstawową jednostkę wagi ze swego kraju. Efektem jest ta przepiękna szafa z szufladami. Tak zaczęła się standaryzacja wagi. Świat matematyczny w Science Museum w sumie ma ponad 900 metrów kwadratowych. Podobnie jak w całym muzeum, wstęp nie kosztuje ani pensa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zupełnie jakby w Londynie brakowało atrakcji, ale jeśli komuś z Państwa brakuje atrakcji, to przypominamy, że powstała nowa w tym miesiącu w słynnym Muzeum Nauki, to Galeria Matematyki. Słuchamy Polskiego Radia 24 w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, dziś 24 dzień grudnia, sobota, 11 minut po godzinie 19 i jedno zaproszenie o zwyczaju budowania szopek, jednej z najsłynniejszych ruchomych szopek w Warszawie i w całej Polsce, czyli o klasztorze przy ulicy Miodowej w Warszawie. Rozmowa z ojcem Andrzejem Romanowskim z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, to spotkanie na naszej antenie po godzinie 21.30. Już teraz Państwa zapraszam. Gość Polskiego Radia 24. W studiu Polskiego Radia 24 gość, pani Magdalena Modlibowska, szefowa działu Adopcja, miesięcznika Chcemy Być Rodzicami, aktywistka w środowisku adopcyjnym, autorka książki Odczarować Adopcję oraz albumu Księga Adoptowanego Dziecka, menadżer, coach zdrowia, prezes fundacji po adopcji, wiceprezes Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam. Nie pierwszy raz cię witam w Polskim Radiu 24, ale pierwszy raz w tak wyjątkowych okolicznościach. Mamy dziś Wigilię. Cieszę się, że się spotykamy. Święto pogańskie i za każdym razem, kiedy to on podkreśla, przyznaje się do katolicyzmu. Dziękujemy.